członkowie rządu Kazachstanu, republiki leżącej na pograniczu euroazjatyckim z wizytą roboczą w Polsce. W składzie delegacji znaleźli się przewodniczący Komitetu Skarbu Ministerstwa Finansów Republiki Kazachstanu, dyrektor Departamentu Prawa Budżetowego w Ministerstwie Finansów, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Budżetowej w Ministerstwie Gospodarki Narodowej. Czego dotyczyła ta wizyta? Podczas wystawy światowej Expo w Kazachstanie, w Astanie, nasza firma budowała pawilon Polski i nawiązała szereg kontaktów. No i przedstawiciele Kazachstanu postanowili odwiedzić nasze województwo warmińsko-mazurskie, jak również Ostrudę wybrali, aby się dowiedzieć, jak funkcjonuje nasz samorząd. Celem głównym jest to, aby skorzystać z naszych wzorców i wprowadzać pewne tam już działania w swoim kraju. Republika Kazachstanu próbuje odchodzić od centralizacji państwa na rzecz samorządności. Członkowie delegacji nie ukrywali swojego podziwu dla dokonań i miejsca polskiego samorządu terytorialnego. Czy dziś jesteśmy w miejscu, które uprawnia nas do roli mentora samorządności dla innych krajów? Byli bardzo zainteresowani, dopytywali, jak my funkcjonujemy. Nie zawsze było to dla nich do końca tak zrozumiałe, dlatego że my już pewne etapy mamy poza sobą. Oni przestawiają się z jednego systemu na drugi, przewartościowują się. Ale mnie to tak do końca nie dziwiło, bo ileś lat temu, kilkanaście lat temu, jeżdżąc po Europie Zachodniej, też żeśmy co do niektórych rzeczy dopytywali. Dla nas było to nowością, a dla obecnych samorządów, które przez wiele lat funkcjonują, było to jasne. Bywa tak, że spieramy się o rolę i zakres działań samorządu terytorialnego w Polsce. Sami musimy dostrzec fakt, iż jesteśmy na takim etapie drogi rozwoju samorządności, która jest atrakcyjnym punktem odniesienia dla innych krajów, szczególnie tych na wschód od naszych granic.